Gmina Sędziszów Małopolski pamięta o swoich mieszkańcach, zarówno tych najmłodszych, jak i trochę starszych. Z okazji zbliżających się Mikołajek 1 grudnia na sędziszowskim rynku odbędzie się świąteczna zabawa. Tak jak zawsze, bo to się sprawdziła ta formuła, że przez 2 godziny wszystkie dzieci, które zjawią się tutaj o godzinie 15 na sędziszowskim rynku, będzie bawiła śnieżynka. No i będzie to też okazja do spotkania ze świętym Mikołajem. Będą przygotowane gry, zabawy, różne atrakcje. Zabawa mikołajkowa będzie połączona z kiermaszem bożonarodzeniowym. Będą oczywiście świąteczne smakołyki, będą suszone grzyby, suszone owoce, będą też stroiki, czyli krótko mówiąc wszystko to, z czym kojarzą się święta Bożego Narodzenia. W trakcie mikołajkowej imprezy Sędziszów Małopolski po raz pierwszy w tym roku rozbłyśnie świątecznymi lampkami. Iluminacja będzie inna od tej, którą mieszkańcy mieli okazję podziwiać w poprzednim sezonie zimowym. Będzie w barwach biały, ciepły, biały, zimny. Tutaj wokół ratusza będą takie kielichy, lilie. Wzdłuż głównej ulicy będą to takie walce z koroną z gwiazd. Natomiast element wolność stojący będzie niespodzianką i nie zdradzę tego jeszcze. Lokalne mikołajki zapoczątkują świąteczną atmosferę w mieście. Przypominamy, zabawa odbędzie się 1 grudnia na sędziszowskim rynku. Start o godzinie 15:00.